Денис. Браво, Пшеник! Браво! Добрый вечер, я постарам się nadgonić i mówić krótko. Po pierwsze, wolne media, ten proces zniszczenia nie zaczął się wczoraj, nie zaczął się w piątek. To rozpoczęło się od zamachu na Trybunał Konstytucyjny, od niepublikowania wyroków. 16 dzienników wojewódzkich zostało przejętych przez Orlen. Proces ten został zatrzymany jako nielegalny przez sąd, ale dzieje się dalej. Trójka, którą zniszczono, rozgłośnia radiowa, z danych na wczoraj straciła 1 000 000 słuchaczy. Radio, które było kuźnią kultury, intelektu przez 40 czy 50 lat dla nas wszystkich. Do tego doprowadziła ta władza. Niszczyciele! Nie możemy na to pozwolić, żeby to się działo. Natomiast do dziennikarzy mam taką prośbę. Jeżeli jest informacja, że odtąd jest stan wyjątkowy, który jest nielegalny, nie stawajmy z kamerą, że dalej nie można wjechać. Był 1–2 listopada, kiedy pod pozorem odwiedzin nekropolii można było na teren stanu wojennego wjechać. I tego życzę na przyszłość, żeby takie rzeczy wykorzystywać dla kreatywnych dziennikarzy. I jeszcze na koniec kwestia praworządności. Nie ma wolnych mediów bez praworządności i równolegle nie ma praworządności bez wolnych mediów. I to wszystko, tego nam życzę, żebyśmy mogli o praworządność i o wolne media dbać w wolnym kraju. Dziękuję bardzo. Brawo!